Królestwem Niebieskim podobnie jak jest z człowiekiem, który mając wyjechać w podróż, rozdał swoją majętność. Sługom dał talenty. Jednemu 5, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Po powrocie chciał odebrać swoją własność. Pierwsi dwaj przymnożyli tyleż samo, otrzymali pochwałę, nagrodę, a trzeci, tłumacząc się tym, że jego pan jest bardzo srogi, bał się, co się może stać z tymi pieniędzmi, z majątnością i zakopał głęboko, oddał później nienaruszony. Pan się bardzo zdenerwował, nazwał sługę gnuśnym, leniwym, złym i ukarał go. Powinien był dać przecież te pieniądze bankierom, oni by przynieśli jakiś procent. Siostry i bracia, rozliczamy się z naszego czasu, z naszego życia, z tego, co Pan Bóg nam dał, z naszych talentów i możliwości. W ostatnim Gościu Niedzielnym przeczytałem bardzo ciekawy artykuł o matce Elżbiecie Czackiej. Ta kobieta zaczęła tracić wzrok jako młoda dziewczyna, pochodziła z bardzo bogatej rodziny, ale dodatkowo przy upadku z konia ten wypadek spowodował, że straciła zupełnie wzrok. Była bardzo rozpaczona, leczyła się, szukała pomocy, ale w końcu znajomy lekarz mówi do niej takie słowa. Wzroku pani nie odzyska, gdyż jest bezpowrotnie stracony. Wszelkie dalsze starania i zabiegi nic nie dadzą. Zamiast tego niech pani pomyśli raczej o tym, jak pomóc 18 tysiącom niewidomych w Królestwie Polskim, których do tej pory nikt nie otacza opieką. I tak ta młoda dziewczyna rusza w świat, odwiedza różnego rodzaju ośrodki, miejsca w Europie, gdzie pomaga się ludziom z takimi problemami, uczy się języka Braille'a. W końcu zakłada zgromadzenie zakonne i powstaje bardzo znany, wspaniały ośrodek. Ośrodek pomocy osobom niewidomym w Laskach, istniejący zresztą do dziś. Co zrobić z tym czasem, który mamy? Co zrobić z tymi różnymi ograniczeniami, kwarantannami, wirusami, lękami naszymi, zamętem na świecie, w Kościele? Siostry i bracia, nie będziemy mieli innego życia i innego czasu. To jest ten moment, o który zapyta nas Pan. Co z tym zrobiłeś? Jak to wykorzystałeś? Jak wykorzystałeś czas, życie, talenty, zdrowie, łaskę swoją, a może i problemy, może i swoją niepełnosprawność? To wszystko jest miejscem, gdzie Bóg chce działać. Jesteśmy wezwani do tego, aby życie przeżyć mądrze, dobrze, pamiętając, że wszystko jest po coś, że ma jakiś sens. Niech Boża łaska będzie z nami w chwilach, kiedy jest łatwo i kiedy jest trudno, abyśmy potrafili pokonać te różne sprawy, które wydają się być przygniatające i ze wszystkiego dać jakiś zysk, jakiś plon dobroci na tym świecie.